Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silver Egg, a oto kolejny odcinek naszej serii z Game Dev Tycoon. I muszę przyznać, że z was są naprawdę, naprawdę niezłe szarlatany, po prostu jesteście demonami. Jak ja widzę, jakie tytuły wy potraficie wypisywać, to naprawdę aż strach się bać. Ale dobra, dobra, jak takich chcecie, odpowiedzialność leci na was, ale jesteście bardzo złymi ludźmi, po prostu jesteście... bardzo, bardzo złymi ludźmi, jak po prostu nie można robić, no ale wy najwidoczniej wiecie, że można, więc co ja mogę zrobić? Dobra, Cyberpunk, akcja, platforma, Graystacja 2, niechaj to będzie gra dla dorosłych, może dla wszystkich, nie wiem, co jest na Graystacji. Za mało na nią robiliśmy, żeby mieć taką informację, co się na Graystacji sprawdza. Na PC-cie się sprawdzi na pewno, więc zróbmy to na PC-ta. Wybierz silnik, Office Giant i to będzie... To będzie... God. Nie pytajcie się, od czego to jest skrót, tylko weźcie w swojej głowie troszkę literki, pozamieniajcie i się domyślcie się, czemu jest taki tytuł, a nie inny. Grafika 3D V2. I jedziemy z koksem. No aktualnie mamy 5.5. No cóż, i tak tą grę wydamy szybciej niż CD Projekt Red wyda Cyberpunka 2077, czy jak tam taka się ładnie ma nazywać, jest, nie ma problemu. Pakujemy praktycznie wszystko w silnik, troszeczkę w rozgryweczkę i będzie bardzo ładnie. Silnik oczywiście Romero, rozgrywka Billblight, nie no kukasz w sumie. O, Harrington się zajmie powieściami i zadaniami. Niechaj tak będzie. Powiem wam, że ostatnio takiego pecha mieliśmy do rekrutowania nowych ludzi, że... to jest po prostu... to nie jest śmieszne, to jest żałosne. Jest po prostu tak smutne, zgadzam się. A, będę skromny. Zawsze jestem skromny. Zawsze jak są wywiady, ja jestem skromny, bo ja jestem skromnym człowiekiem. No i oczywiście, jak zwykle ludzie dno, wy sobie myślicie: haha, Silverek, dno, bo wydajesz 20 tysięcy, kuźwa, wydałem w ostatnim odcinku 200, 300, nawet milion i tak znalazłem gówno. Więc sobie muszę po prostu szukać do usranej śmierci, może szybciej zajdę niż zdechnę. Taka jest prawda. Jestem po prostu dzieckiem pecha. Mam dużo pecha w ustach. Taki śmieszny żart. Taki bardzo suchy, nieśmieszny żart, wiem. Dobra, kucharz się może tym SI zajmie. A ty się zajmiesz projektem poziomów. O, trochę dajmy, żebyś tam nie wkurzali na nas, żeby nas nie zabili ci goście, że zapomnieliśmy o projekcie poziomów, co to ma być? Na to, że rynek się formował i nie przejawia żadnych nowych trendów. Okej. Ale, no, ale pompują tą grę. No, 330 dech, ktoś sensowny się znalazł, ale dalej to nie jest to, czego ja szukam, kurde. Ja szukam kogokolwiek, kto będzie sensowny, no, szukam jakiegoś człowieka, który umie coś robić, a nie takiego przeciętniaka, których mamy już kilku. No oczywiście, jak zwykle dno dna. Po prostu szukanie ludzi to tutaj jest w moim wypadku fala nieszczęść. Dobra, grafika, dźwięk. Nawet chyba odpowiedni ludzie to robią. Jestem jak najbardziej za... lecicie. Ale te punkcie, już niektórzy kulki po 800 potrafią wysłać, to jest potęga. To jest potęga! To jest potęga, której sam Darth Vader by się przestraszał. Darth Vader, Darth Vader. Nie wiem, jak się ładnie to wymawia po angielsku, tak ładnie. Ładną angielszczyzną. No to jest w miarę niezły ten Edward McGillen. Ale to nie jest, kurde, ktoś taki, kogo ja szukam. No ja szukam jakiegoś prosa, no powyżej 400 chociaż, no. No, tu już coraz bliżej, no jest coraz lepiej. Pytanie, czemu tylko samych drugopoziomowców nam szukasz? Z uwagi na pieniądze? Chyba nie, bo jak nawet milion dałem, to byli samo drugopoziomowcy praktycznie. A po prostu nasze studio jest jeszcze troszeczkę za mało popularne. No, ten Ethan jest całkiem niezły, ale dalej to nie jest to, no. Chociaż już mogę stwierdzić, że znajduje nam jakichś sensowniejszych ludzi z czasem. Mój przyjaciel działa na rzecz organizacji, która ma doprowadzić do zatrudnienia większej liczby kobiet w przemyśle technologicznym. Szukamy sponsora, więc pomyślałem, że moglibyście mi pomóc. Szukają sponsora. Chcesz wesprzeć tą organizację? Tak, to jest Nicholas Harrington. Dobra, naprawcie buga i lecimy z Gatem. Mam nadzieję, że Gat się sprawdzi. Boże, czym ty jesteś? Czym wy jesteście? Takich słabych ludzi to już dawno nie widziałem. Nowe połączenie, nowy temat, dobre zarządzanie. To ma szansę być hiciorem jakimś, wspomniejszym. Tryb kooperacji wezwał do naszego... systemu badań, więc jest okej. Czemu chyba bardziej zbadał ten? Znaczy wyszkolił na przykład u kucharza jakąś specjalizację, powiedzmy. Czy bardziej u kucharza, to może u tego pana naszego McGillena. Nie McGillena, tylko tego, Boże. Brighta. Tylko tak, czy on może... on nie może jeszcze specjalizacji mieć, jak tak patrzę. Tylko kucharz może mieć. Praktyka, praktyka, praktyka. PPP. 3P, okej. No i się podszkoli trochę w designie. Recenzja gry GAT. O Boże, ale to będzie dno.
Czemu tak bardzo słaby tytuł? Czemu? Dlaczego? Co zepsułem? Why? Nie wiem, co zepsułem. Naprawdę nie wiem, co zepsułem. Zero technologii, 400 designu prawie. To jest ktoś taki, kogo szukałem, ale jednak nie. Jednak podziękuję. Jednak to nie jest ta osoba, której szukałem. Przepraszam, ale nie jest pan tak dobry, jakby chciał. O, tryb kooperacji. No to nie fajna rzecz, to jest pod rozgrywkę tylko. Mogę 3DV3 zrobić. To jest... No to się przyda, no. Tylko, że do tego trzeba byłoby nowy silnik zrobić. Ajajajajaj. Firma Gears Arante ostatnio wspierała znaną organizację próbującą doprowadzić do objęcia przez kobiet więcej stanowisk w branży technologicznej. Kucharz, dyrektor firmy Gears Arante powiedział: z ogromną przyjemnością zobaczylibyśmy więcej kobiet w branży gier komputerowych. No to może i dobrze, może i źle, nie mam pojęcia. Wiem jedno. Wiem jedno. Jak nie wydamy zaraz jakiegoś dobrego tytułu, to odpłyniemy z torbami. Dobra, wydawca, daj coś ciekawego. I to ma mieć 8, tak? Ewolucja, dowolny gatunek. Tylko średnia 5, ale tantiemy bardzo niskie. Obcy, akcja, średnia gra. Minimalna ocena 7. Wiecie co? Weźmiemy mniejsze wymogi, bo naprawdę nas nie stać w tym momencie. Dobra, ewolucja może być cokolwiek. Dobrze pamiętam, symulacja była świetna. O, w takim razie Office Giant. Niechaj to będzie... Kucharzolution. Kucharzolution. Chociaż tak nic nie przebije. Niewola babilońska, czy dziewica kucharzenna. Po prostu to jest, są takie tytuły, że to po prostu jest... Kucharzolution. Przepraszam bardzo, błąd mały. O, zawsze będę pisał to z dużej litery, czyli z dużej litery, przez U otwarte. Nie wiem dlaczego. Zawsze mi się kojarzy, że tam jest U otwarte, no bo to jest kucharz. A nie kucharz, tylko kucharz. Dobra, nieważne. Twórz taj tą gierkę. To jest symulacja, to... No to powiedzmy, że niech będzie to 3D. Dopiero w kolejnym silniku będzie nowa generacja 3D. O, Jenny Bar, to całkiem niezły jesteś, ale ty dalej nie jesteś tym kuźwa, kogo ja szukam, ziom. Dalej jesteś bardzo ograniczony po prostu, ziutek. Zapis wywalmy, tryb dla wielu graczy wywalmy, troszeczkę podrasujmy. Dobra. O, rozgryweczka, kucharz, no silnik Romero oczywiście. No i tutaj Nicolas może się zająć, bo to będzie mało ważne, więc Nicolas. Oj, zapomniałem, że ten, że Bill Blight jeszcze robił szkolenie. Ale to nie ma problemu, bo Bill Blight jeszcze nadrobi swoje. To jest Bill Blight, on, patrzcie jak on tym designem ciśnie. On sam wyciska więcej designu na klatę niż wszyscy inni, no. Po prostu on ma taką sztangę z designem i tak robi. On wie, jak się ćwiczy bica. To jest człowiek, który wygląda jak kubica, bo ćwiczy dużo bica. Sztuczna inteligencja, no, najważniejsza. Troszeczkę projekt poziomów też się liczy, więc tutaj Robert, Romero, Nicolas Harrington i może kucharz. Bill Blight zostawimy na razie w najlepszej formie, bo się w kolejnej fazie przyda. Dobra. Rób tajta. Kolejną fazajta. Oj, coś nie czuję, żeby Kucharzolution była jakimś super tytułem, ale jak mówię, to jest gra, która ma się po prostu, no ma być po prostu, nie? Ona ma nam zapewnić dopływ pieniędzy. Gry multiplatformowe, to może być fajne. Polucja Dim Vasta, spoko. Fajnie, na całym świecie są rozczarowani końcem pewnego etapu historii konsoli. No dobra. Dim Vast niestety upadł, czyli już teraz wchodzi tylko Microsoft i tylko PlayStation praktycznie. No i jeszcze Nintendo ze swoimi Wii przenośnymi konsolkami. Kieszon konsolkami, za to się to dokładnie nazywa po polsku. Dobra. Bill Blight bierze w ciebie. Bill Blight bierze w ciebie podwójnie. No i projekt świata, kucharz mógłby się zająć. Trochę ten dźwięk może podciągnijmy. Nawet nie trzeba chyba. Nawet nie ma potrzeby. Lecisz. Bill Blight, pakuj kulki. Jakąś kulkę za 8 chcę, dajesz kulkę. No jakie 2, 8 mówiłem, no nie, no 2 cały czas, no 3, no. No 2, o, dał jednak, no ale kurczę, jakaś 8 miała wskoczyć, ty gnoju, no. No tak mi się to trochę słabo podoba, no. Kucharzolution, no, pliska. Musi mieć przynajmniej 5, bo raczej nam karę wtykną, więc no. Kucharzolution dajesz. Kucharzolution wierzę w ciebie. Nie wiem w ogóle, czy symulator to jest dobry pomysł na PlayStation. Chyba nie bardzo. Ktoś już sobie 80 tysięcy żąda, pewnie Bill Blight, no ale cóż, on akurat jest mistrzem, więc tam jego się nie ma co czepiać za bardzo. Małe stoisko, jesteśmy biedni. Jesteśmy małym, biednym przedsiębiorstwem. No i dupa.
Ale czuję dupę. Oj, 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 4. Nawet z piątką się nie wyrobimy. Jak nie będziemy jeszcze jednej szóstki, to jesteśmy w dupie. Proszę jedną szóstkę. Jedna szóstka. Please! Dobrze, kurde, dobrze! Tak bardzo nas styk, żeby kary uniknąć. Ja pierdzielę. Tak, tak sądziłem, że to nie będzie dobre położenie na tą konsolę. Ale kiepo. Ale kiepo. Czy to jest znowu to samo? Nieważne. Akcja z detektywami. Nie mamy detektywów w ogóle. Możemy jakiś tutaj zbadać detektywów? Możemy, o, dobrze jest. Ty też coś mógłbyś zbadać, bym tak szczerze powiedział, że mógłbyś zbadać na przykład, no nic, patrząc na możliwości aktualne. To w takim razie Bill Blight na szkolenie zapraszamy kolejne. Oj, mógłbyś sobie specjalizację wyrobić, a to 200 punktów badań, kurcze pieczone. Rób na razie ten design, a ty trzaskaj sobie Game Jam. Gdzie to jest szkolenie Game Jam? Trzaskajcie, musicie być lepsi, ziomalki, musicie być lepsi. Bo ty masz prawie 400 obu statystyk, nieźle. No dobrze, że spełniło wasze oczekiwania, ale kurde, no to nie jest gra, która zapewnia mi płynność finansową, no. Czyli płynność może tak, gorzej ze stabilnością finansową. Bardzo niedobrze. Na urlop i wysłać nie mogę, a mam wrażenie, że zaraz urlop by chcieli mieć. Kurczaki pieczone, no kurczaczki, czereśniaczki. Ale jest dobrze, że mamy całkiem dużo fanów, nie tylko 100 tysięcy dobijemy, a 100 tysięcy fanów to już naprawdę niezła ilość. Wtedy wydawanie gier normalnych będzie faktycznie bezproblemowe. No nie jest źle, nie jest dobrze, powiem szczerze. 167 tysięcy, no nie jest super. Dobra, stwórz nową grę, musimy coś wytworzyć. Musimy coś dobrego wytworzyć, coś co nam wygra grę. Coś co nam wygra grę. A, 10% tylko się interesuje gamelingiem. No hook. Hook, nie możemy zaprzestać nad FIFKą 4, no FIFKA 4 musi być. Tak wiem, że jako sequel powinienem to robić, ale tu mam swoją własną serię sequeli, to są FIFKA, FIFKi są bezsequelowe, to są FIFKi po prostu i tyle. Najlepsze co mamy, czyli V3, jakiekolwiek możemy dać TM V3. Dwa miesiące wycofają bez sprzedaży Play System. Dobra. Tutaj się liczy tylko rozgrywka. Coś tam możemy do silnika dopakować, ale tu się liczy tylko rozgrywka. Maksimum po prostu zabawy w rozgrywkę pakujemy. I rozgrywką faktycznie niechaj zajmie się El Cucarino. W sumie ładny progres, zobaczcie, że on ma, o kurcze. Znowu zapomniałem, że oni są na szkoleniu jeszcze, niedobrze. Ta FIFKA nie będzie taka dobra, jakbym chciał w takim razie. Czemu Bill Blight nie pracuje, mimo że już skończył szkolenie? Nintendo to powiedziało dzisiaj premierę nowej konsoli Nintendo Games, która ma walczyć z takimi rynkami potentantami jak PlayStation 2 od Wony, czy Xbox Micronoft 2. Ta konsola o dość ciekawym kształcie ma specyfikację technologiczną podaną do konkurencyjnych platform. Games jest pierwszą konsolą Nintendo, która zamiast wejścia na kartridże ma budowany napęd optyczny, jednak zamiast normalnego napędu DVD posiadać będzie w odróżnieniu od konkurencji napęd mini DVD. Games ma na półkach sklepowych prawie 1000 miesięcy. I tu właśnie przez brak odtwarzacza jest kapka kiepsko. Czy on właśnie walił kulkę 14 designu, czy mi się kuźwa wydawało? Czy on właśnie wpierdzielił kulkę 14 designu? What the fuck? Ty chory na człowieku, czym ty jesteś? Czym ty kutwa jesteś, ty nad człowieku? Trochę zrąbałem z tym, że jeszcze się robiła no, te ich ulepszanie, to szkolenie, ale kurczę, ten 14 wyrąbał, to jest jakiś... Nie wiem, jak on to zrobił. Nie mam pojęcia, jak zrobiłeś to, Bill Blight, ale jestem z siebie dumny. Jeszcze im urlop powoli by się przydał, widzę. Już też na wydajność spadać, niedobrze. Niedobrze, to nie będzie taki hicior jak poprzednie FIFKi, już to czuję. To nie będzie kolejna FIFKa genialna. Dobra, ty się tym zajmij. Bill Blight jest przeciążony, więc już musicie wypodziałać jakieś cudanie, widzę panowie. Muszę kapkę dźwięk podnieść, no dobra, nie ma problemu. Pole się tam w ogóle, dobra, jedziecie. Nie licząc z tego, że pierwszą fazę, że skiepszył, to jeszcze urlop, bo to będzie najgorsza chyba z tej pory z FIFEK wszystkich. Dzisiaj zdebiutuje konsola Games Fair, która jest dziełem firmy Nintendo. Miejmy nadzieję, że przynajmniej fanów nie zawiedziemy tutaj. A czy zawsze to jedna z dobre połączenie, ale dalej, no, dobre połączenie nas może i ratuje, ale... Fuck, no. Nie jest to gra genialna, dobra. Robić pod naprawę bugów i was wysyłam na odpoczynek. Jakby nie spać zasłużony, wyślij na urlop. Wyślij na urlop. FIFKA 4, no to nie jest godne nazwania FIFKą 4. Powiedzmy, że to jest FIFKA 3,1.
To jest FIFA 3,1, bo tego FIFA 4 nie nazwiemy, sorry. Chyba nie jakiś, nie wiem, czy się nazwa zmieniła, nieważne. Tak, tak sądziłem, że nie dałem ptaszka, tylko dałem OK od razu. No mówię, to nie będzie dobra fifka. Shity, shity, zrobiłem shita, nie z mojego... Z mojej ukochanej serii wydałem taką część, której nikt nie będzie lubił, takiego Gothica 4, żebym zrobił typowego, ja pierdzielę, no. Że to jest gra, w którą da się pograć, ale to nie jest kuźwa jednak, to nie jest godny następca, nie? Ach, z naszej ukochanej serii FIFA wyszedł średniak, ja pierdzielę, po prostu to jest tak niegodne. Już mi smutno się zrobiło. Dowolny temat, casualowa, dowolna konsola, ta? Dobra, czyli na dowolną konsolę mamy po prostu zrobić casualówkę. No casualówki to chyba tylko na Gamelinga się będą sprzedawać, chyba że na to też na Gamesphere'ę. Dreamcast, Gamesphere, na PS, na PlayStation, na czy nie, może na Mboxa się też to zrobią casualówki. Droga ta licencja. Na PC ta się casualówka nie sprawdzi, tyle wiem. To się domyślam po prostu, nie wiem tego. Dobra. Dobra. Zrobimy na Gamelinga. Tam mamy pewność, że sprawdzi, więc robimy tak. Dla młodzieży będzie to temat jakiś sprzyjający młodzieży, czyli na przykład wirtualny zwierzak, casualówka. I będzie to... Co tu może być? Co tu ciekawego może być? O Boże. Pielęgnacja brody i przyrody. Nie, kurwa, nie, to jest zbyt głupi tytuł, że ten użył. Nie mam pojęcia, kto go zatwierdził, ale jest on co najmniej nieciekawy. Ale są taki dziwny po prostu, ja pierdolę. Taki głupi, bo wy czasem macie, że mnie to rozwala. Co tu można ciekawego? Jakiś ciekawy tytuł, no. Jakiś taki bardzo ciekawy tytuł. Goryla i spółka, dobra, niech będzie. Goryla i spółka. Nie rozumiem, skąd wy te tytuły niektóre bierzecie, ale... Okej. To jest w sumie casualówka, więc grafika będzie ważna, więc damy sobie 3D, kurczę, nie będzie i 3D. Czemu jeszcze oni z urlopu nie wrócili? No już tak się pojawiali, a tak patrzę, że nagle nie wrócili, co to miało być w ogóle, nie? Wredne to by było, gdyby tak się okazało, że jeszcze mają parę sekund urlopu. To by nam zniszczyło całokształt. Wszystko w rozgrywkę pakujemy oczywiście, to się tylko da. No i za rozgrywkę El Cucharino, no cała reszta jest chyba całkiem okej. Jedziemy. To musi być hicior, bo jak nie, to się w ostrym tyłku. Bo FIFA 4, no to była pierwsza beznadziejna część FIFA 4. Gorzą pogłoski, jako Nintendo posłała nową konsolą. Najczęściej słyszy się, że nie będzie to następca poniekąd nieudanej Gamesphere, a nowość na rynku konsol przenośny. Gaming wiedzie prym na rynku kieszonkówek dzięki wielu aktualizacjom i pokaźnie się samych tułów na ich platformę. Jednak sprzęt szybko się starzeje, a gracze zastanawiają się, co będzie dalej. No właśnie, gdzie w ogóle jest ten Gaming Color na przykład? Gdzie jest Gaming Advance? 12 designów, co rzucił kucharz. Co za chory człowiek. Ty chory nad człowieku. Co ty robisz? Co ty robisz? No to dobrze robisz, więc rób dalej. Ale stary, co ci się stało? Czemu ty dwunastkami rzucasz? Takie fu, fu, fu. Ja pierdzielę, jakie oni kulki czasem rzucają, to jest po prostu... No... Nasz zespół się troszeczkę udoskonalił od ostatniego czasu, że tak powiem. Ta gra ma szansę być hitem. Godzie, że jestem mało popularną konsolę, więc... No cóż... Więc będzie jak będzie, no ale cóż. Robert Romero, grafiką, tak mówicie? Nicholas Carrington? Jeśli chociaż tym kucharz zajmie, kucharz jest lepszy, nie? Dobra. Chyba cacy jest. Jedziecie. Jakiś dobry pracownik? No oczywiście, że nie. Po co komu dobry pracownik, prawda? A że nie szukam jakiegoś 500-ka z 20 tysięcy, ale chociażby 400-kę miał jakiś, no to jest chyba możliwe. Tylko miałem po prostu pecha strasznego. Same dnami znajduje pod ludzi samych. Demo gry masz jakieś pokazać, nie wiem. Pokaż, że coś umiesz. Pokaż, że coś potrafisz. Ach, to jest po prostu tak beznadziejna smuta. Ci ludzie są żałośni, kurze, taki pieczone, no. Nasz team się opiera tylko o Billa Brighta tak naprawdę i o naszego głównego kucharza. Reszta tu jest, bo siedzi po prostu. Siedzi i tylko pomaga co najwyżej. I to jest problem. W ogóle jestem ciekaw, jakim cudem ten... Robert Romero. Jakim cudem kuchar jest taki dobry? Designie, skoro jest taki bardzo zbalansowany. Goryla i spółka. Coś czuję, że dziewiątka będzie. No ładnie, no goryla i spółka, no chyba wydawca będzie zadowolony. Też tak sądzicie, że wydawca się zadowoli bardzo tym tytułem? Też tak sądzicie, że wydawca będzie jakoś tak, no, spełniony?
Bardzo? To będzie nawet dycha ostatnia. Nieźle. To dlatego, że to była popularna konsola, jak mówiłem. To jest największy problem z tą naszą grą. Kurczę, z tą grą tak czasami, że nawet 20 minut już jest, ja myślałem, że to dopiero jest jakaś 10 minuta czy coś. Tak przyjemnie mi się nagrywa tą grę, że po prostu, no dawno mi się tak przyjemnie nie nagrywało. Mam nadzieję, że wam się równie przyjemnie ogląda. Mam nadzieję. Jak mam się przyjemnie oglądać, to możecie łapkę w górę zostawić, żeby dać mi informację, że wam też ta seria się podoba, albo łapkę w dół, że wam się seria nie podoba, bo to też jest ważny współczynnik. Dobra, musimy coś nowego wydać. Co to będzie? Będzie to gra o detektywach. Gra przygodowa na platformę PlayStation 2 na silniku Office Gina. Będzie to gra dla wszystkich i będzie się nazywać Zmierzch Bogów. Ciekawe, czy ktoś wie, do czego jest to nawiązanie. Zmierzch Bogów. Do takiego pewnego dodatku do pewnej gry, którą na tym kanale powinien każdy kojarzyć, żeby jakiej nie kojarzy, to ja nie wiem co na tym kanale robi, ale definitywnie nigdy nie siedzi w kwestii komentarzy. Ubersoft, gra spełniała nasze oczekiwania, nie możemy się doczekać dalszej współpracy. No tak się spodziewałem, że spełniała wasze oczekiwania. Chociaż sprzedaż tak nie jest super, bo jednak gaming nie jest jakimś mega popularnym już konsolowniczkiem, no ale cóż. Dobra, kucharz, rozgrzyweczka, reszta mi pasuje, bym powiedział. Chociaż nie, to się będzie opowieści zadania i że już rozgrywka, co ja tu robię w ogóle. No i w takim razie Bill Blight to robi, ty robisz silnik, ty robisz rozgrywkę. Z rozgrywki wybieramy większość rzeczy, stawiamy tylko samouczek, a do opowieści zadania wkładamy wszystko co się da. Do silnika nic nie włożymy, bo zabraknie miejsca. Nie za bardzo się zatem na tym kawałku gierek, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. No te goryle i spółka mogłoby się mega sprzedać. Szefie, niektórzy na pewno dani fani FIFA 4 stworzyli modyfikację zawierającą wiele materiałów z naszego tytułu i niestety nie zarabiają. Wygląda na to, że inicjatywa od fanów dla fanów. Nasi prawnicy zalecają jednak zabronienie im dalszej działalności. Zostaw ich w spokoju. Macie jak zostawić w spokoju, co moi moderzy. 13 wypieprzył Bill Blight. Ty nadczłowiecze. Ty potworze! Co ty robisz? Ty potworze! No, ba dialogi i projekt poziomów tu będą najważniejsze. Nie wiem, co jest bardziej ważne. Zgaduję, że dialogi, no. No zgaduję tak, nie jestem przekonany. Łubawym se uciąć nie dał, nie? Ale co, no też tak jest. Więc dialogami się zajmie w takim razie kucharzynią, grafiką, czy projektem poziomów tutaj Nikolas. A sztuczną inteligencją, no projektem poziomów może ty się zajmij jednak. Tylko to zmniejszymy w takim razie minimalnie. A Nikolas niech się zajmie sztuczną inteligencją, nie no Romero. Romero to jednak jest. Romero to Romero. Firma Games Tolerante znowu zaskoczyła bardzo przyjemną grą. Rozwój fabuły jest doskonały, już zaczynam myśleć, że wszystko się uspokoiło, kiedy nagle wydarzenia są zaskakujące. Wybitne dzieło firmy Games Tolerante, Julian Rickstart, Gamer Crow. Mówię, my tylko casualówki umiemy wydawać. Grupa, która najwięcej gra. Wszyscy. To jest takie głupie. Tak głupio brzmi. Cześć, jestem Dennis Riel, zarządca projektu modyfikacji gry FIFA 4. Słyszałem, że pracownicy zaczęli cię zablokować nasze działania. Chciałbym tylko powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczny, że tego nie zrobiłeś. Games Tolerante to najlepsza firma na świecie i cieszę się, że należy do społeczności waszych fanów. Zyskaliśmy 7700 fanów! Ja pierdzielę! Jak miałem kiedyś te eventy, to część z 1000 zostawałem fanów, a nie 7000. Projekt świata, a potem może grafika, na końcu dźwięk. Takie mam wrażenie. Jak mówię, nie za bardzo to się na tym znam. Projekt świata niechaj robi on, grafikę i dźwięk niechaj robi właśnie Robert. Robert Romero. Daje dźwięki monofoniczne, projekt to na maksa, napykamy, gdzie tylko da. No i lecisz. Małe stoisko. Masz ponad 100 tysięcy fanów, z takim fandomem masz możliwość samodzielnie wydawać gry średniego formatu. Zapytanie. Z tej strony Julian Rickstar z GamerPool, potem procesie nową grą, zacząłeś pamiętać wywiad. Wielu z naszych czytelników jest ciekawych, jak przebiega decyzja w procesie tworzenia gry i na czym koncentrują się deweloperzy. Trwała nowa gra łączy sobą interesują te tematy, tak taki gatunek przygodowa. Czy możesz nam powiedzieć, co przy takiej kombinacji dialog powinno być priorytetem? Projekt poziomów czy dialogi? Mam wrażenie, że dialogi, ale nie jestem przekonany właśnie. Teraz nam powiedzą, czy dobrze zrobiliśmy, czy źle. Ostatnio był wywiad. Ludzie się zgadzają, że dialogi są ważniejsze od projektu poziomów. To dobrze. To jest znaczy, że dobrze co mieliśmy. Ale jakim mamy design, a jaką technologię, to jest po prostu no... Nie wiem... My robimy kuźwa, nie wiem, na 8-bitowej grafice chyba to wszystko, ale jest tak ładne, że ma Full HD rozdzielczość. I do tego, że to jest 8-bitowa grafika. Wiem, że to nie ma najmniejszego sensu, co powiedziałem, ale... Zresztą nie może być 8-bitowa grafika Full HD, ale kuźwa, to jest taki dysonans po prostu. Dwukrotny dysonans w punktach jest, to jest no...
Technologia z lat 90. a design z XXI wieku po prostu mega. Dalej nie jesteśmy w pierwszej setce, a już ponad 200 tysięcy osób, ładnie. Ponad 200 baniaków. Dobra, proszę buga nie wydać. Dobra, naprawdę jeździło na sam koniec. Moje włosy byśmy z bugiem wydali zresztą. Więc bardzo ładna, bardzo ładnie się postarałeś, panie Romero. Prosty język ciała. Prosty język ciała, mówisz? Brzmi dziwnie. Zaawansowane sterowniki filmowe, prerenderowane sceny, silnik, dialogi, technologia. Gra multiplatformowa, to z chęcią bym zrobił szczerze. Recenzje ukazały się pierwsze recenzje gry Zmierzch Bugów. Dobrze jest! Jest dobrze! Koreczaki pieczone. To było przez wydawcę robione chyba, nie? Nie, to było bez wydawcy, bo widzę po ilości egzemplarzy. O w mordę. Czy to było z wydawcą jednak? Bez czy z? To było bez wydawcy. O w pytkę jeżozwierza! O ja cię pierdziukam! Ale hiciora żeśmy zrobili. Ale żeśmy odpalili hiciora. O ludzie, o narody, 9,75 średnia ocena, najwyższa do tej pory. Może zawiedliśmy fifką, ale pokazaliśmy Zmierzchiem Bugów, co znaczy po prostu gra. Doszło nas słuchy, że w sklepach rozeszło się ponad 500 tysięcy egzemplarzy gry Zmierzch Bugów, które dawno wydała firma Game Restaurante. Taka została złotą płytę, gdy była piosenką. Konkurencja cedzi przez zęby jadowite komentarze. Silverek nauczy się mówić, ale jaki kurcze hicior. 1,1 miliona w 3 tygodnie. A to jest przecież bez tego dewelopera. Znaczy, bez wydawcy. Doszły nas słuchy, że w sklepach rozrzucił się ponad milion egzemplarzy i gdyby psęgą stałaby z tą płytę. Konkurenci cedzą jadowite komentarze przez zęby, po prostu piękna sprawa. 1,5 miliona! Odpaliłem grę Zmierzch Bugów, nie wiedziałem, że czeka mnie coś takiego w projektowaniu świata przywiązano dużą wagę do szczegółów, co powoduje, że ta gra wyraźnie wyróżnia się na tle innych produkcji z gatunku. Gra Zmierzch Bugów naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce w zestawieniu sprzedaży. Jason Green, Gaming World. Szefie, nasza firma radzi sobie całkiem jeszcze pod tymi rządami. Wydaje mi się jednak, że najwyższy czas, by przenieść firmę z parku technologicznego do nowego budynku, który byłby wart naszego sukcesu. Widziałem obiekt, który świetnie do tego nadaje. 8 milionów, tak? Nie jest w stanie pozwolić nam teraz budować siedzibę. Just do it. Ale to w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. Jak się nie podobało, pamiętajcie o łapce w dół. Do następnego razu i cześć ludziska!